Nie patrz na to, co ludzie sukcesu robią dzisiaj, popatrz na to, co robili, kiedy do niego dochodzili. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaka jest różnica pomiędzy tym, co robią osoby sukcesu dzisiaj, a co robiły w momencie, kiedy do niego dochodziły. Porozmawiamy sobie o tym, co próbujemy kopiować, a co powinniśmy kopiować. I widzę tutaj pewną taką yy, pewną zależność, pewną sytuację, która, która jest powtarzalna, jako schemat, która jest powtarzalna. Kiedy czytam sobie książkę o zarządzaniu czasem, bardzo ważne jest dla mnie to, kto i kiedy ją napisał. Dlatego, że jeżeli o zarządzaniu czasem. Pisze dla mnie osoba, która jest w wieku 55 lat, której dzieci już dawno są gdzieś na studiach czy wyprowadziły się z domu. Kiedy ta osoba ma dużą poduszkę finansową, kiedy jest stabilna finansowo, kiedy ma powiedzmy przynajmniej dwa domy, w których żyje i kilkadziesiąt nieruchomości, które wynajmuje, która ma asystentkę, która ma swojego masażysty i tak dalej, i tak dalej, to myślę sobie, że może nie rozumieć wielu innych wyzwań, wielu innych problemów osób, które tego wszystkiego jeszcze. Nie mają. Przykładowo, czy porady tej osoby będą do zastosowania przez, na przykład, samotnie wychowującą matkę dwójkę dzieci pracującą na półtorej etatu nie mającą żłobka, tak? Na przykład, ho, myślę, że grubo, gdzieś tutaj poleciałem, ale właśnie o to mi chodzi. Kiedy czytam sobie. Książki na przykład o spokoju ducha, i czytam o tym właśnie, że ten spokój ducha należy osiągnąć. I mówi mi to ktoś, kto prowadzi szkolenie z właśnie no, spokoju ducha i żyje z tego, żeby mieć spokój ducha. I ma sobie na jakiejś wyspie dom i codziennie relacjonuje z tego domu właśnie jakieś relacje. Pokazuje, jaki to ma spokój, jaką to ma jogę, jak to może o siebie dbać, jak to same tutaj właściwie owoce i warzywa, tak, albo nie wiem, jakieś tam zdrowe produkty, i dzięki temu. Tak tak cudownie o siebie dba, i może zawsze na chwilę się zatrzymać, i zastanowić, i zobaczyć, i ten wschód, i zachód słońca. To można powiedzieć, że ta osoba żyje z tego, że ma spokój ducha tak i to nie jest do końca tak, że ten spokój ducha to ktoś, kto pracuje w korporacji, kto ma deadline'y i targety, to może to wszystko zastosować. Taka osoba będzie jeszcze bardziej zestresowana, obserwując to wszystko, bo powie, o, dlaczego ja tego jeszcze nie mam, dlaczego nie mogę i tak dalej. Taka osoba wyjedzie na tydzień na wakacje, ma coś takiego, ale dla tej osoby to są wakacje, a nie może osiągnąć wszystkich tych rzeczy. I teraz to jest niesamowicie ważne, żeby patrzeć na to, co ta osoba robi dzisiaj, a co robi ktoś inny. Dlatego, że kiedy ty pytasz dzisiaj, hej, Marcin, ile pracujesz? Ja dostaję takie pytania. Marcin, Ile ty dzisiaj pracujesz? Ja się zastanawiam, po co pytasz? Ja ci mogę powiedzieć, ile ja dzisiaj pracuję, ale jeżeli pytasz, bo jesteś na początku drogi i chcesz zapytać, ile ja dzisiaj pracuję, żeby kopiować jeden do jednego to, co ja dzisiaj robię, to nie osiągniesz tego, co, co ja. Ja ci oczywiście życzę, żebyś osiągnął to, co ty chcesz, to czego potrzebujesz i o wiele więcej, tak? Ale jeżeli ty chcesz powtórzyć, powiedzmy, mój sukces, powtórzyć to, co ja zrobiłem, to ty się zapytaj, Marcin, jak do tego doszedłeś? Powiedz mi, ile pracowałeś, tak? A nie na przykład, ile pracowałeś, gdzie się uczyłeś, czego się uczyłeś, z kim pracowałeś, od kogo się uczyłeś, i tak dalej, tak? I te, powiedz mi, jaka była Twoja droga. Tak, jakie błędy popełniałeś? jak sobie z nimi radziłeś, jakie były Twoje największe wyzwania, a nie ile pracujesz dzisiaj. Bo dzisiaj mam firmy, w których ja potrafię pracować powiedzmy 4 godziny miesięcznie, gdzie mam zarząd, gdzie mnie nawet nie ma w tym zarządzie. Jeżeli Ty chcesz się porównać do tego, ile ja potrafię pracować, albo jak to jest, że dzisiaj mam kilka firm, a większość mojego czasu zawodowego inwestuję w szkolenia, konsultacje, gdzie sam siebie szkolę, szkole innych i udzielam konsultacji i pomagam innym biznesom, i dlaczego jestem w stanie to zrobić? A te osoby Mając jedną firmę, czasami nie potrafią mieć jednej dobrze prosperującej firmy, to dlatego, że ja kilkanaście lat rozwijałem te biznesy, które mam i inwestowałem w ludzi, żeby dzisiaj te osoby prowadziły dalej te firmy. Żeby czerpały z tego przyjemność, żeby przynosiły dobre wyniki, tak? I to jest coś takiego, ta potężna różnica. Kiedy ja widzę i współpracuję z ludźmi sukcesu? I kiedy ja widzę też pytania, tak? są osoby, które mają jakieś pieniądze, czyli ktoś ma na przykład 50 tysięcy złotych, tak, i pyta się, któregoś z moich znajomych, który potrafi systematycznie miesiąc w miesiąc zainwestować w przeróżne inne przedsięwzięcia, biznesy, fundusze pół miliona, milion miesięcznie. I pyta się tej osoby, hej, w co teraz warto inwestować? Co znaczy warto inwestować? Nie? Dla tej osoby, która dla tego mojego znajomego, który Regularnie inwestuje duże, duże kwoty no to jest tak, że on co straci ten milion, no to straci no na innym zarobi 6 milionów, tak, na czymś tam jeszcze jeden będzie super biznes, na jednym będzie na zero coś tam straci, a dla tej osoby jeżeli on powie, no ja w tym miesiącu zainwestowałem w taki fundusz i ta osoba powie, dobra skoro ten gościu ma tyle pieniędzy i e, inwestuje w ten fundusz, to musi być ekstra tak, i teraz ta osoba weźmie i całe swoje oszczędności włoży właśnie w ten fundusz i się okaże, że ten fundusz bankrutuje i powie, hej, jak mogłeś w to zainwestować, czy naprawdę w to zainwestowałeś i co teraz, a on powie nic, mam 50 takich różnych inwestycji. Mam dywersyfikację, na tym to polega, też powinieneś tak zrobić. Nie pytałeś mnie, w jaki ja mam sposób inwestowania, tylko w co teraz ja inwestuję. Tak, tak samo jak się pyta ciekawość, kto na przykład, jakim, jak ty o siebie dbasz, tak? jakieś takie rzeczy. Mam świetną znajomą, która naprawdę potrafi o siebie dbać, i kiedy widzę sposób funkcjonowania, trenowania, odżywiania, suplementacji, nawet powiedziałbym ilości przyrządów różnych w które była w stanie zainwestować, żeby mieć w domu, żeby systematycznie korzystać z tych wszystkich rzeczy, jakieś lampy, jakieś urządzenia do ćwiczeń i sauna i tak dalej, wszystko pięknie, to sobie myślę, wow, niesamowite, nie, nie jeden na cały, nie wiem, swoją nieruchomość nie wydał tyle, ile ta osoba wydała i systematycznie wydaje na to, żeby o to wszystko zadbać. I kiedy za, zadałbyś takie pytanie właśnie tej osobie, hej, a, a, a co ty robisz, żeby o siebie zadbać? Nie? Żeby w tym wieku tak pięknie wiesz, wyglądać, żeby tak ładnie o siebie dbać, żeby jeszcze na przyszłość tak pozytywnie myśleć, to gdyby usłyszał tą odpowiedź, to czy powinien skopiować te rzeczy? No myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego, że jest w innym miejscu. E, tak I to jest niesłychanie ważne, żeby właśnie popatrzeć na to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj i jeżeli chcesz modelować, jeżeli chcesz kopiować pewne rzeczy, jeżeli chcesz się inspirować i wyciągać jakieś wnioski o kogoś, tak? No to popatrz, jaka była droga, żeby do tego dojść. Chyba wy dzisiaj jesteś na tym etapie, to jasne, super, siedzicie sobie, przy herbacie, rozmawiacie o tym, a jak to u ciebie, datu, no, a masz linka, a proszę, a zobacz, za muszę. Jasne, też mam takie rozmowy, też sobie z kimś powinno tak powiedzieć. Rozmawiamy, mówię, ty, a jak ty dbasz o to? A to rozmawiam w taki, w taki sposób, ale my już jakby, można powiedzieć, rozmawiamy na pewnym poziomie gdzieś tam, zarówno tej samej ilości czasu, jak i tej samej ilości pieniędzy, tych samych podobnych wartości, czy tych samych wartości, podobnych celów, tak? I jakby w ten, na podobnym etapie gdzieś tam życiowym, tak? Jeżeli jesteśmy, to możemy sobie tak jeden do jednego pewne porady dać. Natomiast kiedy ja też inspiruję się, też się uczę przecież od lepszych ode mnie, tak? Cały czas, kiedy ja się inspiruję i uczę i patrzę na to, okej, okay, ktoś gdzieś jest i traktuję to sobie jak mentora, to wtedy mówię dobra. Powiedz mi, jaka była droga, nie? Popatrz, ja jestem teraz w takiej sytuacji. Ty jesteś w takiej. To u ciebie mi się podoba, a to mi się nie podoba. Chciałbym to zrobić inaczej. Co ty mi możesz tu zaproponować? Jakie powinno być pierwsze 10 kroków w moim przypadku? Na co powinienem zwrócić uwagę? Gdzie powinienem przyspieszyć? A gdzie może zwolnić? O czym zapomnieć? A na co zwrócić uwagę? Na co w ogóle nie zwracam dzisiaj uwagi? Tak, to są pytania, które zadaję, które patrzę i tutaj pracujemy wtedy. Nie nad tym, że ta opowiada osoba mówi: No, wiecie, jak ja cudowny jestem, Marcin, tak? Możesz mieć firmę i możesz mieć cztery Godzinny miesiąc pracy, i w ogóle zarabiać na ten kupę kasy. Tylko zapomniałem Ci powiedzieć o tym, że. No, to trzeba było 13 lat na tym pracować. Nie? No właśnie, i tak samo tutaj to nie o to chodzi, żebym to ja mówił, co teraz jest u mnie, tylko żebym ja wykonał pracę dla Ciebie. Tak, czyli jeżeli ty mi zadasz pytanie, a co u mnie powinno być? Albo jakie były Twoje początki, żeby teraz to zastosować? Oczywiście trzeba wprowadzić pewną aktualizację. Bo gdybyś powiedział mi, Marcin, a jak ty pozyskiwałeś ludzi, bo wiesz, robię MLM, ty kiedyś robiłeś MLM. Powiedz mi, jak ty kiedyś pozyskiwałeś klientów, jak ty miałeś, jak ty pozyskiwałeś ludzi do zespołu, to ja bym ci musiał odpowiedzieć, hm, tak jeden do jednego, żeby to przełożyć. と To wiesz, zakładasz konto na naszej klasie, a to już Marcin, naszej klasy nie ma. <laughs> no właśnie, więc trzeba oczywiście zaktualizować pewne strategie, ale jeżeli mówię o, mówiłem o naszej klasie, to nie chodziło o naszą klasę, tylko mówię o tym, że budujesz profil w mediach społecznościowych, budujesz markę osobistą, tak? Budujesz jakby sieć kontaktów, tak gdzie komentujesz, oddajesz odpowiednie posty, dajesz konkretną wartość, rozwiązujesz pewne problemy. I to nie musi być nasza klasa, to nie musi być fotka.pl, to nie musi być sympatia.pl, to może być na przykład Facebook, to może być Instagram, to może być TikTok dzisiaj, a może za 10 lat coś zupełnie innego. Chodzi o mechanizm działania, który tutaj mamy, o ilość pracy, która jest do wykonania, o to, że jest do zbudowania pewna relacja, tak, że jest do, do, do zbudowania jakby dotarcie do Twojej grupy docelowej. Rozumiesz o co chodzi? Bierzesz, wyciągasz mechanizm, nie? wyciągasz coś takiego, co możesz teraz zastosować obecnie w swoim biznesie. Jasne, że biznes się rozwija, że media społecznościowe się rozwijają, że internet się rozwija, technologia się rozwija, że mamy nowe formy płatności i Wydaje mi się, tak jak czuję, oczywiście, z jednej strony jest to swego rodzaju zagrożenie, że mamy tak dużo tego wszystkiego, ale z drugiej strony przecież to są możliwości, nie? Czyli ty dzisiaj masz większe możliwości, żeby szybciej tą drogę przejść, niż ta osoba przeszła, tak? Czyli jeżeli ja dzisiaj wspieram jakiegoś przedsiębiorcę, to ten przedsiębiorca jest w stanie szybciej dojść do miejsca, w którym jestem dzisiaj, tak? Dlatego, że już pokazuje, po pierwsze, znamy te. Wszystkie narzędzia, znamy te mechanizmy, wiemy co można zrobić, i można do tego samego miejsca dojść pewnie dwa czy pięć razy szybciej, tak? Oczywiście jakaś praca musi być wykonana, jakieś błędy zostaną popełnione, ale tak jak na przykład wychodzenie z długów, tak? To też pewne mechanizmy, które stosujemy, to mając dzisiaj moją wiedzę. Ja byłbym w stanie z moich problemów finansowych wtedy wyjść pewnie jeszcze szybciej. Tak, to i tak było stosunkowo szybko. Tak, niektóre osoby mówią, Marcin, jakim, jakim cudem? Jak to jest możliwe, że w ogóle po dwóch, dwóch i pół roku po prostu już nie miałeś takich zobowiązań. Ja myślę, że dzisiaj z moją wiedzą byłbym w stanie zrobić to połowę szybciej. Tak więc, no i teraz, ktoś to przychodzi, to dostaje to wszystko, tak i ma wszystkie te narzędzia, i jeszcze ma do tego dodatkowo swoje zasoby, swoje możliwości, swoje pomysły, które bardzo często są po prostu świetne i jeszcze lepiej dopasowane. Dostosowane do danej e, sytuacji. Dobrze, tyle w tym materiale. Jeżeli tego typu treści są dla Was wartościowe, subskrybujcie ten kanał, nie, polecajcie dalej ten materiał. Piszcie w komentarzu, czy to ma sens, czy widzicie to też w ten sposób, tak, że właśnie nie kopiować tych rzeczy, które są dzisiaj, tylko żeby kopiować pewne mechanizmy, które są w drodze do osiągnięcia tego celu, które chcecie nie, osiągnąć. E, tyle, widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.